Motoświat. Kanał tworzony z pasją. Coś świeci, coś żyje. O kurde, niemożliwe, patrz. Wszystko działa. Tego bym się nie spodziewał. Ja też. Ale lampy nie oryginalne. Czyli już to się nam nie przyda, tak? No nie, bo... A co, to się może przydać. Ten jest dobry. No dobrze. Bo ten jest cały. Siemanko, witam was w nowej serii. Zadaję wam pytanie, czy chcecie zobaczyć remont niewiadówki kolejnej. Oczywiście odpowiedzicie, że tak, więc jestem tutaj, będę tutaj remontował niewiadówkę. Tak, ona na ten moment się prezentuje, ma dużo pajączków. Na początek ją oczywiście rozbierzemy, wypieszymy ze środka, rozdzielimy ramy od budy, ponieważ rama tutaj nie jest ocynkowana, bo jest to rok chyba 80 z tego co kojarzę. I ta rama nie wychodziła w ocynku i jak widzicie w porównaniu do mojej, no ta nie jest w takim fajnym stanie, więc to też będzie się trzeba tym zająć. A tak prezentuje się... A tak zobaczcie, jak wygląda środek. No wszystko jest do zdarcia. To jest jeszcze oryginalna tapicerka. Oryginalne materace. Wszystko będziemy rwali, czyścili. I tyle. Jesteśmy w trakcie rozbierania przyczepki. Zobaczcie, rama tutaj, okna nie istniała, jest rozwalona. Z drugiej strony jest jeszcze gorzej, bo tutaj jej w ogóle nie było, prawda? Tutaj na przykład. Czy to wypadło? Nie, nie było. No to tutaj zobaczcie, w ogóle nawet tych listewek nie było, a ktoś tutaj, szkoda, że nie udało się tego nagrać, ale na śruby przykręcił ramę, znaczy listwę od okna, normalnie na nakrętkę i śrubę. A nie tak jakby... O, super. Właśnie, zobaczcie, jakie partactwo. Kolejna rzecz, środek. Patrzcie, co tutaj jest. To jest od klamki przecież, od rączek. Podstawa taka, jak jest na przykład tutaj na drzwiach, widzicie? A ktoś to użył jako podkładki do trzymania po prostu stelażu od dachu. Tutaj jakieś innej podkładki. O, oczywiście nic się nie chce wykręcić. Trzeba wszystko ciąć. Tutaj też ktoś coś robił z tym dachem. No, śmieszne. Tu jest wyrwane w ogóle. Najgorsze, jak się poprawia po kimś, bo właśnie potem tu inna śrubka, tu jakiś plastik podłożony. No, dramat. Po prostu dramat. Dobra. Rozkręcamy, bo czas nas goni. A trzeba robić. Tak wygląda środek teraz. No i te meble dziwo nie są w takim bardzo złym stanie. Widać, że one były trochę robione już. To było kombinowane, ale na sama buda będzie dużo do poprawy tutaj.
aktualizacja, jak widzieliście na timelapsie, udało nam się rozebrać całe wnętrze. Zdjęliśmy tapicerki, półki, ramy okien, które w sumie nie istniały. Maskownicę udało się zdjąć bez szkód, więc możliwe, że je użyjemy ponownie, jeszcze zobaczymy. No, wszystkie listy będą do wymiany, zobaczcie, jak się nie trzyma. Tu zobaczcie, ktoś podziurawił to, co wam pokazywałem wcześniej. No, tu jest dramat. No, zaraz jeszcze okna wyciągniemy. Ta listwa konstrukcyjna też się jakoś trzyma, więc nie jest źle. Aha, i tu jeszcze jedna śruba nie puściła, więc zaraz ją będzie trzeba niestety potraktować szlifierką, bo inaczej nie pójdzie. Te wszystkie listewki pójdą do wymiany. O dziwo, te tutaj od półek się dobrze trzymają, więc możliwe, że je zostawimy, tylko wzmocnimy je jeszcze raz żywicą i będzie dobrze. No, godzinka trochę ponad i wnętrze jest rozebrane, więc naprawdę szybko poszło. Podrywaliśmy trochę naklejek. Pod naklejkami kolejne naklejki i kolejne. Tu mamy 2000, nie wiem, chyba 15, 13 rok, nie wiem. Idziemy do środka, pokażę wam, co się udało zrobić. Wyrwaliśmy podłogę. Gumoli zdjęty, podłoga już też. Tak naprawdę możemy budę już ściągać, gdybyśmy chcieli, ale na razie tego nie robimy, bo może... W sumie nie wiem, czy zostawimy tak i będziemy szlifować, czy to zdejmiemy, jeszcze nie wiemy. Zobaczymy. Ale jak widzicie, ile nam zajęło? 2 godziny, 3. I cały środek jest wybebeszony. I teraz wygląda tak jak moja, jak kupiłem. Moja tak wyglądała. Wchodzę tutaj po kilkudniowej przerwie i zobaczcie, co zostało zrobione. Bartek zrobił kawał dobrej roboty, bo ta osoba, co widzieliście czasem w tle, to jest właśnie Bartek, który pomaga, a w zasadzie ja mu pomagam w remoncie niewiadówki. Jak widzicie, rozdzielił już ramę od budy. Zaczął tutaj szlifować. Wysyłał mi te zdjęcia, że ta rama była pęknięta. Zaczął ją spawać gdzieniegdzie. Właśnie szlifować, więc ja wam dodam jakieś wstawki w postaci zdjęć, które mi powysyła, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Ale teraz już rama nie wygląda tak źle. Wystarczy, myślę, ją fajnie oczyścić i już będzie w porządku. Już powoli zaczyna dobrze wyglądać. Bo to, co mi wysyłało te zdjęcia, to był dramat. Jak widzicie, budę już postawił na takich wzmocnieniach tutaj. Chociaż nie wiem, czy jej nie postawimy na dół, jeżeli będziemy chcieli pracować tu w środku. Ale jeszcze zobaczę. Zobaczymy, jak to będzie tutaj działać. Zaczął też trochę czyścić szczotką. I też już dosyć ciekawie te ściany wyglądają, już nie jest tak źle, no jeszcze tutaj trzeba na przykład doczyścić, ale kurczę, no odwalił kawał dobrej roboty. Zaledwie parę dni mnie nie było, a już tu sporo podziałał, super, super, remont idzie do przodu. Thank you.
Szybka aktualizacja. Bartek właśnie skończył. Czyści cały czas tutaj, szlifuje przód. Bok wyszlifowany. Nałożył szpachle. Wyszlifował. W pierwszych już miejscach. Szybko to idzie tym. Ja ręcznie to musiałem się tym bawić. No i co? Niestety okazało się, że dach jest zapadnięty. Zobaczcie z tej strony, zobaczcie tutaj, jak to wygląda. Więc będzie go trzeba podeprzeć od spodu, od środka i zrobić. I wzmocnić żywicą i tak dalej. Zobaczcie tutaj, jak to wygląda. Tutaj ktoś to kleił. To zostało zerwane. No niestety, o, jeszcze z tej perspektywy. Widzicie? Te rogi są zapadnięte, więc to też trzeba będzie naprawić. Przy okazji już pierwsza żywica poszła. Tutaj pierwsze otwory już są zalepione, ponieważ były wyrobione i jakbyśmy przymocowali do nich stelaż od dachu, to on by po prostu latał, nie byłoby to stabilne, więc trzeba to też było zrobić. To jeszcze, jak widzicie, buda też została położona na dół, z tego względu, że jak chodziliśmy po niej w środku, to podłoga się wyginała, było ryzyko, że ona się uszkodzi, więc lepiej było ją po prostu dać na dół, tak jest bezpieczniej i dla podłogi, i dla nas, więc dlatego przyczepka wylądowała na dole. Teraz też jest lepiej robić, bo zobaczcie na mnie i na wysokość przyczepki. Jeszcze tak wysoki względem tej przyczepki nigdy nie byłem. Przy okazji listwy też troszeczkę poczyściliśmy, te aluminiowe, no bo na przyczepce jest to łatwiej zrobić niż tak jak ja, jak już się je zdemontuje. No i kolejna aktualizacja. Ja przyjechałem znowu tutaj do Bartka. Jak zwykle on sporo tutaj popracował. Z tej strony, jak widzicie, narzucił szpachle natryskowo. Nie wszędzie jeszcze, bo tutaj gdzie będą jeszcze ubytki poprawiane. I tu już powoli zaczął to szlifować, to dosyć fajnie wygląda. Ale największą robotę zrobił tutaj w środku, jeżeli chodzi o skorupę, bo zobaczcie, jak ona została fajnie już wyczyszczona. Taką gumówką, z tego co mi mówił. Więc fajnie to wyszło, bo zobaczcie, ta ściana teraz jak się nawet dotyka, to już jest taka, no nie jest taka szorstka bardzo. Nie ma tutaj tej pianki i tego kleju. No tak fajnie to wyszło, więc myślę, że jest to fajnie przygotowane. Trochę jest polaminowane, z tego co widzę. Znaczy pożywicowane może bardziej, tak. O, te wszystkie otwory trzeba było zażywicować z lamp. Tutaj taki ubytek, nie wiadomo w sumie z czego to jest, bo lampy będą inne. No tutaj podczas szlifowania wyszło, że tu było zbyt mało tego materiału, więc tutaj też będzie trzeba dać żywicę. No tutaj już to przeschło, już jest ok, to co robiliśmy ostatnio. O, tutaj jeszcze będzie trzeba dołożyć, bo tutaj praktycznie nie ma, więc jeszcze tu się zrobi. No i ten dach będzie trzeba wyrównać, może się to nam uda dzisiaj, zobaczymy. I największa jeszcze zmiana poza budą to jest rama. Zobaczcie, jak to ładnie wyszło. Została ona wyczyszczona, pomalowana podkładem epoksydowym, a następnie taką strukturką. No teraz jest to troszeczkę zakurzone, ale naprawdę bardzo fajnie to wyszło. Więc kolejna bardzo fajna robota tutaj Bartka. No i to tyle z tych aktualizacji. I żeby wam za dużo nie pokazywać w jednym odcinku, to myślę, że na tym zakończymy ten odcinek, bo wszystkiego w jednym odcinku nie będziemy wam pokazywać. Tak więc mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to dawajcie kciuka w górę, dawajcie jakieś komentarze, co chcielibyście, żebyśmy wam bardziej szczegółowo pokazali, a co nie. No i co? I na tym zakończymy. Pamiętajcie, że jak zwykle widzimy się w niedzielę o godzinie 9. Like, subskrypcja, dzwoneczek i tyle. Trzymajcie się. Cześć.